tradycji Kościoła modlitwa na cmentarzu ma wyjątkową wartość. Możemy przez tę modlitwę uzyskiwać dodatkowe łaski. Kościół określa jako odpusty i dlatego warto nawiedzić cmentarz i tam pomodlić się przy grobie, czy w ogóle na cmentarzu. Nawet jeżeli, myślę, że można zrezygnować z odwiedzin cmentarza gdzieś w innych miejscowościach. Spokojnie można odwiedzić cmentarz w swojej miejscowości, na tym cmentarzu pomodlić się, choć nie będziemy na grobie swoich, przy grobie swoich najbliższych, to ta modlitwa, którą obejmiemy tych bliskich, będzie równie skuteczna, a myślę, że to będzie zdecydowanie lepsze rozwiązanie. I zapraszam tych, którzy są chrzanowie na nasz chrzanowski cmentarz, ponieważ ta modlitwa, spokojnie możemy rozłożyć nasze odwiedziny na cmentarzu na te wszystkie dni i równie skutecznie posłużyć pomocą duchową naszym zmarłym. W tym roku ze względu na różnego rodzaju obostrzenia i pandemię nie będzie tradycyjnej kwestii na chrzanowskim cmentarzu. No więc rzeczywiście po latach będzie rzeczywiście przerwa. Nie organizujemy tej akcji, ratujmy chrzanowskie pomniki. No wiemy o tym, jakie są warunki. Trudno narażać wolontariuszy i trudno też zbierać w tej sytuacji ofiary na ten cel. Jeżeli będzie rok następny sprzyjający, z pewnością do tej akcji powrócimy.